Państwa serdecznie. Dziś ponownie mam przyjemność gościć u Piotra Uthke w Dąbrowie Górniczej. Tym razem porozmawiamy o jego dziadku, legendarnym dowódcy konspiracji na terenie Zagłębia, komendancie Brygady Zagłębiowskiej Gwardii Ludowej PPS, która, gdy została scalona z Armią Krajową, składała się z 4 pułków i liczyła około 6000 żołnierzy, stając się istotnym, bardzo ważnym, wręcz kluczowym składnikiem Armii Krajowej na tym terenie. A sam Cezary Uthke był jednym z najbliższych współpracowników komendanta Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, podpułkownika Zygmunta Waltera-Janke. Awansowany do stopnia majora, miał zostać zastępcą komendanta okręgu, ale zanim Komenda Główna AK nominację tę zatwierdziła, no niestety doszło do wsypy i do aresztowania. A dziś spotykamy się nie przypadkiem w tym terminie. Oto bowiem w tych dniach przypada 80. rocznica stracenia naszego bohatera. Piotrze, wiem, że zgromadziłeś wiele materiałów na temat swojego dziadka. Dzięki Bogu ocalały, tak powiem. I jest też w nas takie, w naszej rodzinie postanowienie, żeby zrobić coś dalej, żeby dziadka upamiętnać. Mamy jego pamięć w sobie, ale mamy też tak dużo materiałów historycznych, którymi chcę się podzielić, po części teraz, a szerzej na pewno w jakiś inny sposób, że jest dużo do mówienia. Serdecznie witam. Po to właśnie, żeśmy się dzisiaj spotkali. Widzę te materiały, no jest tego naprawdę ogrom. No, opowiesz coś na ten temat. Tak. Chcę opowiedzieć o dziadku ze wzruszeniem także. Może to paradoksalne, ale im dłużej żyję, tym to wzruszenie wzrasta, bo myślę, że wiek już pozwala mi coraz głębiej zrozumieć, jaką stratą była śmierć dziadka, tego, że nie mogłem go poznać. Dziadek był postacią bardzo wielowątkową, bardzo bogatą. Zanim jego życie ostatecznie się spełniło w tym akcie oddania się Polsce też, do tej ofiary z życia, to wcześniej pokazał się jako człowiek pełen pasji w różnych dziedzinach. Urodził się w zeszłym wieku, w 1889 roku w Łodzi. I pozostali jego bracia, później się urodził jeszcze Andrzej Jan, już tutaj się rodzili. W Sosnowcu. Bo on urodził się w Łodzi, tak? Tak, tak, tak. A potem ta rodzina się przeniosła do Sosnowca, w związku z tym, że Ludwik Cezary, czyli tato dziadka i pozostałych braci, był tu nauczycielem w szkole tej realnej, stworzonej przez Henryka Litla, zafundowanej i to, tej pierwszej szkole średniej w Sosnowcu. Mam tutaj, jest to przebogate, że mogę czerpać z osobistych zapisów dziadka, ja pozwolę sobie je pokazać. Mam mianowicie, kiedy był podczas Bitwy Warszawskiej, potem po niej w Jabłonnej, pisał taki, ja sobie pozwolę to odwrócić, taką listę rzeczy, takie sprawozdanie, między innymi ze swojej edukacji. Skończył tę szkołę realną w Sosnowcu maturą w 1905 roku. Potem był, tak króciutko powiem, hasłowo, przecież takie rzeczy też można i bardzo zachęcam wyczytać, ale skończył Politechnikę, znaczy w Politechnice Ryskiej studiował, a potem w Cesarsko-Moskiewskiej Technicznej Szkole Głównej, którą ukończył z dyplomem inżyniera mechanika. To wszystko tutaj działo się w zaborze rosyjskim, ale na styku bardzo tych wszystkich zaborów. Dziadek miał również przyjaźnie czy też znajomości z Niemcami, z Rosjaninami, a jego rodzice nawet przebywali w Moskwie jakiś czas. Także to ten zabór rosyjski tutaj był wpisany w historię tej rodziny, ale najsilniej był wpisany patriotyzm. I o tym chcę powiedzieć. Otóż dziadek, zacząłem mówić o pasji. Jedną z tych pasji była Polska. I to było przepiękne w nim, bo jak pięknie to wyrażał, ja sobie pozwolę, zostawił nam pamiętniki, które nie zaginęły. Jedna z tych kart, gdzieś z kwiatem zebranym w okolicach Rygi, bo to było pisane w 1917 roku. O, rano nawet wiemy kiedy, albo poprzedniego dnia. Pozwolę sobie zacytować. Otóż ojczyźnie dopomóż mi Boże, aby ofiara złożona przed ołtarzem w kościele Katarzyny, świętej Katarzyny w Petersburgu, nie była wzruszeniem chwili. Tobie, Polsko, składam to, co we mnie najsilniejszego i najszlachetniejszego. I taki był dziadek właśnie. Dlatego był w stanie walczyć nie tylko w czasie I wojny światowej, ale był w stanie dzień po dniu potem pracować dla ojczyzny i potem również pracować dla ojczyzny, ale i walczyć, i może przede wszystkim walczyć w czasie II wojny światowej. To ten wątek wojenny, tu dużo by pisać o tym wątku z I wojny światowej. Dość, że był w artylerii, ale... Tak, był oficerem artylerii rosyjskiej i pozostawił bardzo szczegółowe zapisy, gdzie tak konkretnie każdego dnia był. Każdego dnia właściwie uzupełniał ten swój pamiętnik. Tak. Niestety losy tak splatają historię tragicznie, że na przykład jeśli chodzi o dziadka, to kiedy była bitwa pod Krzywopłotami, kiedy legiony Piłsudskiego walczył z jednej strony, on walczył z drugiej. On wówczas, dokładnie mam jego notatki, że był w Złożeńcu wtedy. Że przybywał w artylerii, te 4,5 kilometra, które dzieliły Złożeniec od samej bitwy, no były wystarczające niestety, żeby... okładał z artylerii naszych, tak? Nasi okładali naszych, niestety tak to było. Ale jednocześnie dziadek, jak pisze tutaj, będąc w wojsku rosyjskim, pisze tutaj o odrodzeniu Polski, ma tutaj plany na odrodzenie Polski, mamy tutaj całe plany na to również rozłożone w powiatach, ludnościowe, plan przyszłej Polski, jeśli chodzi o różne dziedziny funkcjonowania państwa. Zamieścił też taki mazurek wojenny. Dosyć już, złożywszy ręce, w bezczynności trwać. Pokażemy na wojence, na co Polskę stać. Nie zlękniem się pruskiej kuli, ni szalonych szarż. Dla ojczyzny, dla matuli, bracia, naprzód marsz. Teraz z perspektywy lat może łatwiej pewne rzeczy oceniać. Dziadek był bardzo głęboko zaangażowany w pracę dla przywrócenia niepodległości Polski. Taką drogę wybrał, a wtedy wybierać było niełatwo. Zresztą zaciągnięty był na zasadzie poboru do tego wojska. Natomiast tak to losy pokierowały, że między innymi był w tych miejscach, o których powiedziałem wcześniej. Co było potem? Jako sosnowiczanin po wojnie trafił do Sosnowca. Ja chcę teraz powiedzieć o tych rzeczach związanych z wojskowością. Proszę, gdybyś miał jakąś potrzebę do pytania o coś, to bardzo proszę mi zwrócić na to uwagę. Mianowicie po powrocie tutaj brał udział w pomocy Powstaniu Śląskim. Wrócił tutaj w październiku 1918 roku. Wcześniej był w niewoli, prawda? Tak, od lutego 1918 roku. Niemieckiej niewoli oczywiście. Tak. Był reklamowany po to, żeby pomóc żeby mógł pomóc w odbudowie polskiej państwowości, akurat w administracji miasta Sosnowiec. I tam też trafił. I w związku z tym, że był tam w czasie, kiedy były powstania, także i tam pomagał. Był to taki czyn, który o którym już mówiliśmy wcześniej, ale w ramach tego PPS-u, w którym uczestniczył od 1918 roku, jak również Związku Strzeleckiego, pomagał powstańcom śląskim właśnie w Sosnowcu. Mamy tutaj to, co już było pokazane, ale w zeszłym odcinku, ale tutaj jest ten rozkaz Związku Strzeleckiego, podczas kiedy był plebiscyt przy trzecim powstaniu, takie pogotowie. Gdyby coś się działo, gdyby zakłócane były ze strony niemieckiej ten plebiscyt, to Związek Strzelecki chciał to wspomóc zbrojnie. No i to jest dla nas niesłychanie ważna pamiątka, bo tu także występuje Aleksy Bień i inne ważne osoby z PPS-u. Co dalej? Był czas międzywojnia. Dziadek był oficerem rezerwy 23 Pułku Artylerii Lekkiej w Będzinie. No ale i tutaj Ciebie też chcę dopytać, bo doczytałem się i proszę, jakbyś mógł uszczegółowić, że tuż przed wybuchem wojny już bodaj z Aleksem Bieniem już przygotowywali się na walkę podziemną. Tak, była taka organizacja Okrzeja Odra utworzona przez działaczy socjalistycznych z inicjatywy właśnie PPS-u, która organizowała trójki konspiracyjne do prowadzenia działalności dywersyjnej na tyłach niemieckiego frontu. To był właściwie ten zaczyn, z którego później wyrosła Gwardia Ludowa PPS. Tworzono więc te kadry konspiracyjne już na ileś tam miesięcy przed wybuchem wojny, bo spodziewano się, że powiedzmy te miasta przygraniczne, więc górnośląskie, zagłębiowskie, zostaną przez Niemców zajęte. No, spodziewano się, że jednak gdzieś tam dalej na wschodzie Armia Polska będzie się bronić, a tutaj na tyłach frontu będzie prowadzona działalność dywersyjna. Więc takie struktury tworzono już przed wybuchem wojny. Wiemy, że nie tylko socjaliści takie tworzyli, bo przecież chyba najbardziej znana to te struktury, z których potem wyrosła organizacja Orła Białego, czy też Polska Organizacja Partyzancka, czyli sieć dywersji pozafrontowej, tyle że to były tworzone, można powiedzieć, przez oddział drugi sztabu, natomiast, czyli przez wojsko. Natomiast tu była rzeczywiście inicjatywa partyjna, można powiedzieć oddolna. Taka inicjatywa funkcjonowała i właśnie z tej organizacji Okrzeja Odra potem powstała Gwardia Ludowa PPS. To świadczyło o bardzo dużym takiej mądrości, umiejętności przewidywania ich, ale także świadczyło o tym, że także w czasie pokoju byli nadal żołnierzami tak naprawdę, gdzieś w duchu głęboko, choć przede wszystkim pracowali dla ludzi. O tym za chwilę chcę powiedzieć, bo jeszcze o tym wątku patriotycznym, wojskowym chcę powiedzieć. No i przyszła II wojna światowa, prawda? I proszę Cię tutaj o to, bo Ty będziesz mógł tak najbardziej fachowo opowiedzieć o tym, co dziadek robił w czasie wojny, II wojny. No tak, tu doskonale wiemy, że stanął na czele Brygady Zagłębiowskiej Gwardii Ludowej PPS wiosną 1942 roku. Gestapo zadało bardzo poważny cios Armii Krajowej, tutaj na terenie Zagłębia. Komendant Inspektoratu Sosnowiec, komendant obwodu Sosnowiec, wielu członków sztabu, inspektoratu i obwodu sosnowieckiego, a także struktury, przede wszystkim właśnie w Sosnowcu, zostały mocno pokiereszowane. Inspektorat trzeba było odbudowywać. Niedługo potem było potężne uderzenie latem. W czerwcu się to zaczęło. Na terenie Inspektoratu Katowickiego, który został de facto rozbity, a w końcu jesienią było uderzenie w Inspektorat Bielsko. Ostatecznie komendant okręgu czuł, że pętla się zaciska i opuścił ten teren. Okręg trzeba było w zasadzie odbudowywać od początku, od podstaw, ponieważ te struktury, które przetrwały, nie miały ze sobą kontaktu. Wiemy, przybył Maciej Zagórowski, który otrzymał właśnie majora, później podpułkownika Zygmunta Waltera-Janke do pomocy jako szefa sztabu. Zagórowski był komendantem okręgu, później Walter-Janke zastąpił go na stanowisku szefa komendanta okręgu. Udało się to odbudować, ale w znacznym stopniu dzięki właśnie akcji scaleniowej. Niezależnie od tego, że odszukano te wszystkie struktury, które, że się tak wyrażę, pogubiły się, przyjęto nowych ludzi, ale właśnie ta akcja scaleniowa, Narodowa Organizacja Wojskowa i właśnie Gwardia Ludowa PPS to był silny zastrzyk ludzi, zastrzyk broni, silny zastrzyk kadrowy. W Zagłębiu właśnie Gwardia Ludowa PPS była taka szczególnie silna, tak jak wspomniałem, to było 6 tysięcy ludzi w chwili scalenia. Narodowa Organizacja Wojskowa była zdecydowanie mniejsza na tym terenie, bo to raptem kilkaset osób, raptem. No. To też jest masa. Z szacunkiem dla nich, ale porównując skalę to... z GLPPS. W sumie można powiedzieć, bo jak mówimy o inspektoracie Sosnowiec, to nie, on się nie pokrywał z Gwardią Ludową PPS, z tą Brygadą Zagłębiowską, dlatego że tam był też pułk zawierciański, a obwód Zawiercie został połączony później z obwodami typowo śląskimi, a więc lublinieckim i tarnogórskim, i powstał podinspektorat Tarnowskie Góry, który początkowo podlegał inspektoratowi Sosnowiec, ale później został wyłączony i został utworzony inspektorat Zawiercie, który podlegał bezpośrednio komendzie Okręgu Śląskiego, komendantowi Okręgu Śląskiego, więc powiedzmy ten pułk zagłębiowski, pułk zawierciański został wyłączony w tym momencie z tych struktur. Z kolei w inspektoracie Sosnowiec był obwód Chrzanów, stosunkowo silny, bo to było około 3000 ludzi, który z kolei nie miał struktur socjalistycznych na swoim terenie. Więc w samym inspektoracie Sosnowiec Gwardia Ludowa PPS to jakieś 4500 ludzi, a cały inspektorat to około 11-12 tysięcy, bo te 1500 to ten pułk zawierciański. Tak czy inaczej był to, jeżeli weźmiemy te 4 powiaty typowo zagłębiowskie, to można powiedzieć, że około połowy całości sił konspiracyjnych to była Gwardia Ludowa PPS. No ale tak jak powiedziałem, one zostały rozdzielone między inspektorat Zawiercie i inspektorat Sosnowiec. W związku z tym w skali inspektoratu Sosnowiec no to te 4,5 tysiąca na niecałe 12 tysięcy to i tak ogromna masa ludzi. Tak. Powiem tak, tutaj jeszcze pojawia się w naszych wypowiedziach wielokrotnie PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Otóż trzeba pamiętać o tym, należy pamiętać o tym, że PPS-iacy w czasie I wojny światowej, w okresie międzywojennym i tutaj w okresie II wojny światowej byli bardzo gorącymi patriotami. Oczywiście tam był rozłam w pewnym momencie w okresie międzywojennym, ale mówimy o tej części PPS-u. Wiadomo, sam Józef Piłsudski też PPS, prawda? No wywodził się z PPS-u. Wywodził się z PPS-u. Natomiast tutaj jak śledzi właśnie postać dziadka, postać skomplikowaną, bo także przecież ślub kościelny i tak dalej, ale o tym chciałem powiedzieć, o sprawach rodzinnych za chwilę, to widać wyraźnie, że ta myśl socjalistyczna u tych ludzi, z którymi funkcjonował dziadek, to była myśl nakierowana na tych najbiedniejszych, na tych wymagających wsparcia, ale jednocześnie myśl ściśle związana z ojczyzną. I to było piękne. I potem była II wojna światowa, tak jak powiedziałeś już dużo o tym inspektoracie, o tym okręgu tutaj śląskim. I dziadek został niestety podczas kolejnej wsypy w grudniu, 15 grudnia 1943 roku aresztowany razem z większą ilością ludzi. Tak, to była dosyć duża wsypa. Ta wsypa poszła z Będzina. W sztabie pułku będzińskiego był niejaki Henryk Widera, który okazał się konfidentem gestapo. Niestety konfidentem gestapo był także dowódca kompanii strzeladzi Bogusław Krzep, pseudonim Gienek. Oni doprowadzili do tego, że doszło do aresztowań najpierw w pułku będzińskim, tam były kotły zorganizowane przez gestapo. Później te aresztowania poszły na dowództwo brygady. No i niestety 15 grudnia, te aresztowania zaczęły się 13 grudnia, 15 grudnia, jak wiem, został aresztowany twój dziadek. Także to były dosyć duże aresztowania konfidentów. Spotkała zasłużona kara. Oddziały likwidacyjne Gwardii Ludowej PPS zlikwidowały obu tych konfidentów. Wiem, że Gienka zlikwidował oddział dyspozycyjny GLPPS Zdzisława Micińskiego, pseudonim Andrzej. Kto zlikwidował Henryka Widerę, to nie wiem, ale wiem, że też został zlikwidowany. Także tu sprawiedliwości stało się zadość. Natomiast na aresztowania niestety były dosyć duże. Sporo osób wtedy wpadło, przede wszystkim właśnie z tego pułku będzińskiego. No niestety wśród aresztowanych był twój dziadek. No i rozmawialiśmy o tym wcześniej. Nie wiemy do końca, kiedy został stracony, jak wynika z ustaleń pani prokurator Ewy Koń z katowickiego IPN-u. Mogło to być 26 maja, ale mogło być też 12 czerwca. Nie wiemy, kiedy dokładnie doszło do egzekucji. 26 był proces będący farsą sądową, zbrodnią sądową. Tak, to ten sam Joachim Thümmler, tak. Joachim Thümmler, który skazał na śmierć mojego dziadka w procesie, gdzie na każdego oskarżonego przypadało niespełna 1,5 minuty. Tak, tak to ekspresowo wydawano wyroki śmierci w sądzie doraźnym Karl Auschwitz, Sondergericht. No, Joachim Thümmler, zbrodniarz jakich mało, syn dziwej starości dożył w swojej rezydencji nad Jeziorem Bodeńskim. Nigdy nie poniósł odpowiedzialności za ogrom zbrodni, których się dopuścił. Tak. Chociaż były próby ze strony polskiej, niestety system prawny niemiecki skutecznie to uniemożliwił. Nazwijmy to system bezprawia, no, a nie system prawny. Słusznie. Bo... Słusznie. Dlatego też o to należy mieć żal. Chciałem tutaj powiedzieć jedno. Zanim dziadek był aresztowany, zanim był torturowany, zanim przeżył to piekło, można powiedzieć, na ziemi, które wytrzymał i według tych informacji, według tych grypsów nikogo nie zdradził, a przecież stał tak wysoko, że znał tak wiele, to dużo się działo. Ja bardzo polecam, bo dostałem od Ciebie książkę, którą ostatnio czytałem z fascynacją, w której jest dużo wspaniałych relacji, z których można sobie uzmysłowić tak naprawdę, czym była działalność AK na tym terenie. I tom dostałem i serdecznie dziękuję, tom 5. Okręg Śląski Armii Krajowej. I jest tu tyle żywych relacji z różnych akcji, że czytałem je z nieomal zapartym tchem. Także bardzo polecam to, bo można po prostu zobaczyć, ile się tutaj działo. Bo same te hasła, że ktoś był, że uczestniczył, to jeszcze niewiele mówią. Jak się żywe relacje ludzi, którzy tutaj walczyli, przeczyta, to po prostu człowiek sobie uzmysławia, jak wiele ci ludzie ryzykowali, jak wiele musieli też znieść, bo przecież ciągle były aresztowania, oni ciągle walczyli i ciągle nie ustawali w tych wysiłkach. Także jest to naprawdę, trzeba użyć tego słowa, bohaterstwo. Tak. I zakończyło się to niestety śmiercią. Bardzo żałuję, że dziadka nie poznałem. Znam go z opowieści, z wielu wspaniałych opowieści. Teraz chcę, jeśli możemy, tutaj przejść do tych spraw społecznych. Mianowicie dziadek był społecznikiem od zawsze. Jak czytamy z jego pamiętników, które się zachowały, już jako młody mężczyzna bolał nad tym, że robotnicy, którzy znacznie ciężej pracują niż on na stażu, tam w zakładzie, w którym on odbywał ten staż, to dostają znacznie mniejsze uposażenie. Był wrażliwy po prostu na tych najbiedniejszych i absolutnie to się składa również z moim myśleniem o życiu. Mam podobną wrażliwość do dziadka, więc go też potrafię zrozumieć. Dziadek był też osobą, jak to jeszcze nam niektóre osoby już teraz nieżyjące mówiły, miał wielki szacunek do ludzi. Objawiał się tym, że czy to był prosty robotnik, czy to był ktoś na jakimś stanowisku, to starał się ich równo traktować i ten obraz dziadka, który jechał rowerem do pracy i ciągle miał kapelusz zdjęty, bo ciągle kogoś pozdrawiał, jest taki, można powiedzieć, symboliczny i jest mi niesłychanie bliski, dlatego że ja właśnie mam podobny stosunek do ludzi, staram się go realizować. Jeśli chodzi o to społecznikostwo, to dziadek był osobą, która przekładała tą wrażliwość na czyn i to było najpiękniejsze. Chyba najpierw się zaczęło właśnie od pomocy powstańcom śląskim. Mianowicie tutaj spływały rzesze ludzi do Sosnowca, bo to było to centrum pomocy, prawda? W Zagłębiu. Więc siłą rzeczy tam był też czyn zbrojny, ale na pewno też była nieunikniona pomoc ludziom, którzy... Tu było około 20, chyba 2000 osób po pierwszym powstaniu, gdzieś więcej, prawda? Dużo ludzi było. No i w ramach PPS-u tutaj była ta pomoc PPS-u w Robotniczy Komitet Pomocy Powstańcom Śląskim. Oczywiście były też inne organizacje. Potem, kiedy to się skończyło, to była ta codzienność. Mówi się o Polakach, że my jesteśmy takim narodem, że od wojenki do wojenki. A właśnie dziadek wraz ze swoimi współpracownikami pokazywał, że można też pracować dla ojczyzny, dla ludzi codziennie i tak też było przez cały okres międzywojnia. Oni tutaj tworzyli razem z PPS, między innymi Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, które pomagało biednym ludziom wyrwać się z zamkniętego kręgu biedy poprzez edukację, podobne rzeczy. Dziadek też miał głęboką świadomość, że czas wolny należycie wykorzystany służy zdrowiu, służy radości, służy temu, żeby człowiek jakoś lepiej żył i na przykład stworzył klub sportowy, Robotniczy Klub Sportowy Zagłębie w Dąbrowie Górniczej, między innymi organizował wycieczki dla młodzieży. Mamy zdjęcia na przykład z Tatr, jak byli na jednej z wycieczek. Potem pokażę więcej zdjęć rodzinnych, innych. Teraz chciałbym się właśnie na tym skupić, bardziej na relacji o tym. No i ten rys takiego społecznikowstwa dziadka, który był bardzo głęboko autentyczny, spowodował, że myślę, że dlatego tak się wpisał. Oprócz tego czynu wojskowego, ale on się wpisał w ludziach właśnie przez to, że jaki był w stosunku do innych ludzi. To było bardzo ważne w jego osobie. I myślę, że odwołując się do tego, co powiedziałem na początku, do tego stwierdzenia mojego, że kierował się pasjami w życiu, to była jego pasja, kolejna pasja, pomaganie ludziom. Powiem tak, poprzez tą pasję też zarażał innych. Mianowicie mamy relację nieżyjącego już niestety malarza Tadeusza Puszczewicza, z której tej rodziny wywodziła się moja babcia, a żona dziadka. Mianowicie on był potraktowany przez dziadka właśnie z bardzo dużym szacunkiem. Zawsze się nim dziadek interesował i tak dalej. Przez to stał się też dla Tadeusza Puszczewicza bardzo ważną osobą i Tadeusz Puszczewicz, myślę, że właśnie dlatego, również z jego własnych relacji to wynika, stworzył takie malarstwo patriotyczne. Pod tym kątem edukował młodzież. Jego taka pracownia, miejsce, gdzie można jeszcze teraz zobaczyć te obrazy, bo się zajęły się tym kozie głowy. Myślę, że warto też tam zajrzeć. Myśmy wielokrotnie zaglądali do niego i dużo też słyszeliśmy o dziadku, ale wielkim szacunkiem też darzymy samą osobę Tadeusza Puszczewicza. Tutaj o tej jego pomocy biednym ludziom można by mówić znacznie więcej, ale nie da się powiedzieć wszystkiego w ciągu jednego spotkania. Dziadek miał kolejną pasję. Tą pasją było malarstwo, była architektura. I tu chciałem pokazać kilka jego prac. Mianowicie, kiedy sobie był na wojnie, to rysował. Jest wiele takich rysunków, które gdzieś powstały. To jest na przykład z 1917 roku. Ryga prawdopodobnie, bo tutaj na szybko nie odczytałem. Malował tak jak ten kwiatek włożył w pamiętnik. Gdzieś tam obserwował osoby, gdzieś na urlopie, jakby było, przebywał też na urlopach. Rysował gdzieś na ulicy osoby, które tam obserwował. Więc sztuka. Tu dużo rysunków, ale mamy też malarstwo. Tutaj za nami jest między innymi cykl takich akwareli, ale dziadka akwarele również z gór. Widzę, że kochał góry, to tak. Po nim to odziedziczyłeś? W zasadzie po tym, że pewne rzeczy pokoleniowo mogą przejść te złe, ale na szczęście mogą przejść te dobre. I dziadek zaszczepił w tacie swoim synu Tadeuszu, po którym zresztą myślę, że miał pseudonim w konspiracji, prawda? Bo miał Tadeusz też. Natomiast tato przekazał nam. Chodziliśmy z nim. Ja miałem może niespełna 3 lata, to byłem na Giewoncie między innymi. Tutaj z Moskwy z 1912 roku, jeszcze przed wojną. A tutaj jest unikalny, bardzo wspaniały rysunek, mianowicie panorama Sosnowca z 1926 roku. Możemy sobie zobaczyć, tu pewnie jest może i Dąbrowa, ale można pewnie pójść w jakieś miejsce, jeśli bloki nie przysłaniają i to wszystko zobaczyć. Tu znowu góry, tu bardzo lubił akwarelę. Tutaj z kolei jego mama. A tutaj z 1915 gdzieś ze frontu właśnie albo z urlopu namalował rodnik nad Sanem. Być może mylę nazwę. I tych rysunków, tych prac jest mnóstwo, ale chcę powiedzieć tak. Im więcej jest pracy społecznej, tym mniej jest obrazów. I to widać korelację, że po prostu pewnie mu nie starczało czasu po prostu, żeby malować. Miał w sobie tą pasję, którą wolał przelać na ludzi i myślę, że to jest zrozumiałe, ale pozostawił po sobie dużo takich pięknych. To jest 40 rok, to już wojna. Pewnie ta sztuka dawała mu też chwilę wytchnienia w tych bardzo ciężkich, trudnych czasach. Tą miłością do sztuki zaraził swoje dzieci, mianowicie jak one dzięki niemu były kształcone plastycznie. Tutaj rysunek mojego taty, a nie Jadzi, przepraszam najmocniej, czyli jego najstarszej córki z 1940 roku ze słowami znamiennymi. Wojna niszczy zdrowie duszy i ciała, nie zdołała jednak zabić głębokiej miłości dzieci do rodziców, chociaż one nigdy wdzięczne nie potrafią się stać. Mądre dzieci nie są złe. Takie pewnie tak trudny czas, że odciskał się na tym, co ciocia pisała. No i mamy tutaj bardzo dużo laurek, przepięknych laurek, ale owocem tego, co dał Cezary swoim dzieciom, jest ten z 1998 roku. Rysunek mojego taty już nieżyjącego od 1977 roku, wykonany przez Barbarę Uthke, czyli tą drugą w kolejności córkę Cezarego. Tato był najmłodszy. No i pierwszy zmarł. Takie życie niestety trudne. To była sztuka. Architektura. Dziadek podchodził do tego systemowo. Mianowicie zrobił, to jest też do znalezienia, ale szkic urbanizmu. Mianowicie tu jest taki opis a tu są rysunki, mianowicie podchodził systemowo do założeń miejskich. Pozwolę sobie tak krótko zacytować tylko. Pokolenie Wielkiej Wojny rzuciło się w wir tworzenia samorządów w odrodzonej Polsce z entuzjazmem i wiarą, że zbuduje raj dla jej obywateli. Ale entuzjazm bez ścisłego oparcia się o realną rzeczywistość, bez dokładnego rachunku możliwości płatniczych dla wielu miast był katastrofalny. Krótko mówiąc, dziadek przekładał tą pasję na konkret, umiał myśleć konkretnie. Jego taka broszura właśnie Szkic urbanizmu pozostała dla nas jako bardzo cenna pamiątka. Charakterystyczne jest to, że dziadek w tej swojej pasji tworzenia tworzył często szkoły. W Dąbrowie funkcjonują dwie takie szkoły. Jest to szkoła w tej chwili pusta, przejeżdżaliśmy dzisiaj koło niej, a przepiękna architektonicznie na ulicy Konopnickiej, oraz szkoła podstawowa numer 3. Mamy jej rysunki, także z pewnością są niezwykle cenne, także i dla miasta. Tutaj mam pozostałe po dziadku, na szczęście, jego pracę nad jakimś budynkiem. Jest tego bardzo dużo, więc nie będę wszystkiego pokazywał, bo trudno. Natomiast powiem jeszcze między innymi o szpitalu w Siewierzu, o projektach jeszcze innych szkół. Więc dziadek miał, tu pokażę, bo to jest projekt domu robotniczego dla Centralnego Związku Górników Oddział Piaski przy ulicy Nowopogońskiej na kolonii Piaski. I tu jest kolejny budynek, który w jakiś sposób jednak odnosi się do również zainteresowań dziadka. Myślę, że nie przypadkowo przyjmował pewne prace albo je chciał przyjąć, bo to były tutaj w tym przypadku także dla robotników. Bardzo dbał o to, żeby właśnie robotnikom się ten byt poprawiał. Oczywiście dbał też o własną rodzinę, ale o tym za chwilę. I tutaj chcę przejść do tego, co w gruncie rzeczy zaczyna życie każdego człowieka, także i dziadka, czyli rodzina. Dziadek się urodził w Łodzi, ale niedługo rodzina się przeniosła za pastorem Ernestem Eugeniuszem Uthke, który uczył w szkole realnej w Sosnowcu. Przeniósł się jego tato do Sosnowca i potem wszyscy trzej bracia to są mundury szkoły realnej według mojej wiedzy. Rodzice oczywiście, Anna z Ladatowskich i Ludwik Cezary Uthke oraz Cezary najstarszy, potem Andrzej i Jan. A ci dwaj, Cezary i Andrzej, no to Andrzej dwukrotnie otrzymywał wirtuty militarne, nie pamiętam już jakiego stopnia, dziadek jednokrotnie, także też bardzo waleczni ludzie. Z całym szacunkiem oczywiście do najmłodszego. On wybrał nieco inną drogę, ale też pracował przez całe życie. Co chcę powiedzieć? Mamy szczególne fotografie, bo mamy fotografię dziadka. To jest fotografia jego mamy, Anny z Nadratowskich z Płocka. Zapewne unikalna fotografia. Bardzo pięknie robiono te fotografie. Z tyłu jest sygnowane, kto wykonał tą fotografię. To byli artyści, tak się. Zresztą to widać po zdjęciach. Każde z tych zdjęć jest przepiękne. A tu mały Cezji, bo tak też i nazywano. Pracownia prawdopodobnie zrobiona w Żninie, gdzie również w czasie I wojny światowej, czy tuż po I wojnie światowej, przebywał tam urodziny. Dalej, tuż chyba przed egzaminami tymi maturalnymi jest tutaj, pozwolę sobie spojrzeć, to w tym miejscu. Dziadek był niewysoki, ale był wielki duchem. Niejednego olbrzyma przerastał. Także trzeba, nie można cenić według wzrostu. Niczym pan Wołodyjowski. Tak. O, bardzo pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję za to porównanie. Tutaj są wymienione nazwiska też drobnym maczkiem tych, którzy razem z nim ten egzamin zdawali. To jego najmłodszy brat Jan, ale bardzo ciekawa z tyłu dedykacja, mianowicie Moskwa w 1911 roku, kuzynce Elzie od kuzyna Jana Uthke. Mamy wspaniałą, a fotografia wykonana w Moskwie. Jest tu cyrylicą z tyłu napisane. Wspaniałe pamiątki. Dla nas to jest swego rodzaju... myślę, że należy słowa użyć świętość. Taka świętość rodzinna. Mamy też zdjęcia z frontu dziadka. Dziadek był też, a propos pasji, był pasjonatem koni, miał swoją klacz, machę. A tutaj zdjęcie z Krasławia, gdzieś z frontu, z 1916 roku. Na ganku naszej kwatery oficerowie 14 Haubicznego. Mamy sporo takich pamiątek. To jest po prostu coś wspaniałego, że się zachowały. Skończyła się I wojna światowa. Tak jak my już mówiliśmy, dziadek wrócił z tej niewoli i potem się związał ze swoją Józią, o której pisał często w pamiętnikach. To jest zdjęcie zrobione zapewne w Częstochowie, gdzie był ślub. A tu, i to naprawdę, to są tak cenne pamiątki. Mamy jeszcze Sosnowice, zalega Sosnowice. Zdjęcie rodzinne, Józia jest w tym czarnym stroju. I przyszedł czas, kiedy była codzienna praca wytężona dla swoich bliskich i dla biednych ludzi. Bardzo dbało o rodzinę. Dziadek, który się tak pięknie prezentował, to wtedy te pompy były takie bardzo modne. Z rodziną jeździł bardzo często w góry. Mamy mnóstwo zdjęć, kiedy oni gdzieś i w Porąbce, gdzieś w wodzie, i w Beskidzie gdzieś sobie razem podróżują. Tu nawet to jest jedyne zdjęcie taki rodzaj współczesnego dyliżansu. Tutaj babcia Józefa w środku. Jest to niezwykłe zdjęcie po prostu. Nie wiedziałem w ogóle, że takie istniały. Takie autobusy, które miały z tyłu wejście, zupełnie niezwykłe. A podróżował właśnie, mój tato był najmłodszy, a dziadek nazywał swoje córki Europa i Azja. Azja to jest ta najstarsza Jadzia, bo była ciemna, również ciemnej karnacji, a Basia była jasnej karnacji i dla niego była Europą. Tak się to utarło. I tak też zostało. Także my do dzisiaj tak nazywamy. A tutaj zdjęcie babci razem z dziećmi. Ten najmłodszy, to najmniejsze dziecko to właśnie mój tato. A tu zdjęcie Sosnowca z rodziną. To Michał Puszczewicz, z którym się bardzo przyjaźnił. I na wielu zdjęciach właśnie Michał Puszczewicz, to jest jego, stojąca osoba, to jest jego żona, występuje. Natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć, bo przecież jest coś bardzo ważnego w tym rysie rodzinnym, co splata się z wojną, więc wrócę jednak do wojny, która jest tak czy inaczej w naszych rozważaniach bardzo ważna. Taki rys tragiczny. No. Mój tato. Karta, Wrona, wszyscy to znamy, którzy się tym interesujemy. Dla taty był to straszny okres czasu. Stracić tatę jeszcze w takich okolicznościach, jeszcze być wygnanym z tego domu, błąkając się gdzieś po Dąbrowie. Straszny czas dla nich wszystkich. Tato to tak przeżył, że po wojnie, jak wrócili tutaj do tego domu, w którym teraz rozmawiamy, to wyobraźcie sobie, że tutaj znalazł oprócz innych pamiątek po Niemcach, no takich sobie codziennych, znalazł też pistolet. Znalazł też portret Hitlera. Wziął ten portret, wziął ten pistolet i strzelał do niego. Proszę sobie wyobrazić, że rosyjscy żołnierze, czy też sowieccy, jakkolwiek to określić, zjawili się no, w jakimś czasie pewnie niedługim, ale zobaczyli to, co on robi, nie wyciągnęli żadnych konsekwencji, bo rozumieli go jako młodego chłopaka, tylko oczywiście wzięli mu tą broń. Jest to też taka kolejna historia rodzinna. Ale jeszcze o wojnie chciałem powiedzieć, bo pominąłem jeden bardzo ważny aspekt sprawy. Tuż po tym, jak pomagał powstańcom śląskim, dziadek się przecież udał jako ochotnik do Armii Polskiej. Tu jest jego wspaniałe zdjęcie w mundurze polskim, gdzie mamy takie wspaniałe pamiątki. Był powołany, przyszedł taki list do wojska w Warszawie, kiedy była Bitwa Warszawska. Dziadek był, tutaj jest Warszawa 12 sierpnia 1920 roku. Więc to był ten czas. Wówczas miał stopień kapitana, tak? Nie. Dziadek porucznik. Porucznik Cezary Uthke. I mamy też, właśnie tutaj sobie pozwolę odczytać, bo to jest naprawdę niesłychanie istotne. 27 lipca przyjęty do Wojska Polskiego, do artylerii w szarży porucznika. 13 sierpnia 20 przydzielono mnie do baterii zapasowej pierwszego pułku artylerii polowej Legionów w nawiasie, skąd pojechałem i tegoż 15.8 przybyłem do Zegrza, do dowództwa podgrupy artylerii kapitana Dąbrowskiego, początkowo pierwszy oficer baterii pozycyjnej L-120, co to może oznaczać? Nie wiem. Następnie dowódca 4. baterii 1. pułku artylerii pozycyjnej, łamane przez 10. pułku artylerii ciężkiej. Więc dziadek w tym czasie, kiedy rozgrywała się jedna z największych bitw tamtych czasów i takich bitw, które się określa, niektórzy określają jako jednej z najważniejszych dla losów świata, prawda? Tak, no. Też brał udział. Natomiast chcę wrócić do początku. Powiedziałem, że bardzo żałuję, że nie poznałem dziadka. Ja poznaję go z tych dokumentów, ale jest zupełnie czymś innym poznawać kogoś z dokumentów, a poznać go jako kogoś bliskiego. Jest mi bliski. Jest mi bardzo bliski. Ale niewątpliwie jest tak, że mam poczucie olbrzymiej straty. I chociaż jest we mnie tak i w nas wszystkich, bo cała nasza rodzina bardzo poważa jego postać, dla nas wszystkich jest bardzo ważny, ale jednocześnie mamy głęboką świadomość, że przez to, co zrobili Niemcy, niestety, ale mamy głęboką stratę w rodzinie. Choć nie wiadomo, co byłoby po wojnie, bo z kolei jego najbliższego współpracownika, Lucjana Teichmana, który był jego zastępcą, a potem po nim przejął dowództwo, prawda? Tak. Inspektorat, tak? Był komendantem inspektoratu, tak. Sosnowiec. No, niezupełnie po nim przejął funkcję, no bo on nie był komendantem inspektoratu, on miałby zostać zastępcą komendanta okręgu. Mhm. Także to on, Teichmann zastąpił Nowocienia, który też wtedy został aresztowany. W grudniu 1943 roku. W ramach tej samej serii aresztowań. Natomiast tuż po wojnie Lucjan Teichmann był aresztowany przez UB i tak ubity w śledztwie, że miesiąc w 1945 roku, że miesiąc po aresztowaniu, po wypuszczeniu z aresztowania umarł. Także to jest tragiczny los akowców. Tragiczny los akowców. Dlatego ja akowców, choć niektórzy się wzbraniają określać ich jako w ogóle słowo żołnierze wyklęci, dla niektórych jest nieprawidłowe sformułowanie to, natomiast oni byli wyklęci przez władzę komunistyczną, do tej pory są wyklęci przez niektórych i w jaki sposób to ich opisuje właściwie, choć oczywiście i ta niezłomność jest tutaj na pierwszym miejscu tych żołnierzy. Dziadek przez całe swoje życie, można tak powiedzieć, był żołnierzem niezłomnym. Był człowiekiem niezłomnym, co pokazał całym swoim życiem. I jestem dumny, że jestem jego wnukiem. Jest to wspaniała postać, którą nie tylko my, nasza rodzina, ty go znasz przecież, tak dużo o nim wierzy, jeśli chodzi o tą konspirację, ale powinno poznawać znacznie więcej ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jest świetnym przykładem na to, jak dobrze żyć, jak pracować, jak kochać ludzi, jak kochać ojczyznę. To jest świetny wzór do naśladowania. Ja Ci dziękuję za te słowa. Dziękuję Państwu za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału, gdzie nieraz jeszcze będę poruszał wątki związane z funkcjonowaniem Armii Krajowej na terenie Śląska, na terenie Zagłębia. Mam nadzieję, że z Piotrem też spotkamy się na moim kanale Siemion TV. Ja bardzo dziękuję. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogłem współuczestniczyć w tworzeniu tych dwóch odcinków. Z bardzo dużą uwagą się przysłuchuję. Jeśli będzie taka okazja, oczywiście, ale bardzo zachęcam też do oglądania, bo to jest żywa historia. Dziękuję bardzo.